Możemy w testach statystycznych sprawdzić na przykład, czy dwie średnie są takie same, a może jednak statystycznie są ze sobą rozbieżne względem siebie. Bo czasem się wydaje tak, że dwie średnie od razu ewidentnie są między sobą różne, ale żeby to przenieść na populację generalną, to trzeba wykonać test statystyczny, bo wówczas możemy z dużą pewnością, tu akurat z pewnością 95%, potwierdzić, że te średnie są albo różne, albo takie same. Treść zadania przykładowego jest następująca. Średnia wieku studentek w próbie 40 kobiet na pierwszym roku studiów zaocznych wynosi 20 lat, z odchyleniem standardowym 3. Natomiast średnia wieku studentek w próbie 35 kobiet na pierwszym roku studiów dziennych wynosi 20, z odchyleniem standardowym 1. Na poziomie istotności 5% sprawdź przypuszczenie, że przeciętnie studentki pierwszego roku w przypadku studiów zaocznych są starsze od tych ze studiów dziennych. W tym momencie w takiej treści zadania nie jest w ogóle napisane, że rozkład wieku jest zmiennolosowo o rozkładzie normalnym. Nie ma w ogóle określenia, jaki to jest rodzaj rozkładu teoretycznego. Nie ma też informacji w ogóle, co z odchyleniami standardowymi z populacji generalnej w zakresie tej cechy. Dlatego w tym momencie patrzymy na to, jak liczne są nasze próby. Jeżeli każda próba z osobna jest dość liczna, dla mnie to taka próba, która przekracza przynajmniej 30 obserwacji za każdym razem, to możemy korzystać z rozkładu normalnego. W innych przypadkach musimy rozważyć ewentualnie rozkład testu studenta, kiedy łączna próba na przykład nie przekroczy 30 jednostek, oczywiście tam wiadomo liczebność pierwsza, plus liczebność druga minus 2. W naszym przypadku obie próby są dość liczne, przekraczają 30 obserwacji i w tym momencie możemy mówić o możliwości wykorzystania rozkładu normalnego w celu weryfikacji hipotezy dotyczącej tego, że dwie średnie w tych dwóch populacjach są takie same lub ewentualnie któreś z nich jest wyższa. I teraz tak. Możemy całe nasze, powiedzmy tutaj, pracę nad tym zadaniem zacząć od zapisania ogólnej nazwy testu statystycznego, że to jest test istotności dla dwóch średnich. Taki dość, powiem Wam, prosty, bo oczywiście są bardziej skomplikowane. Jeżeli przyjmiecie z treści zadania, że poziom istotności wynosi 5%, to symbolicznie zapiszemy to symbolem alfa. Alfa jest to poziom istotności błędu, czyli na ile procent uważamy, że możemy się pomylić podczas weryfikacji hipotez statystycznych. Jeżeli chcę użyć rozkład normalny i statystykę, którą chcę Wam zaraz pokazać, musimy mieć pewność, że obie próby są duże. Jedna próba przekracza 30 i druga próba przekracza 30. Niektórzy mówią o tym, że próba jest duża, kiedy przekracza przynajmniej 60 jednostek. Wszystko zależy od Waszego wykładowcy i o tak jak zawsze powtarzam, wykładowca to wykładnia Waszej wiedzy, jak najbardziej. Korepetycje to jest rzecz tylko dodatkowa. A więc jeżeli obie próby uznajemy u nas za duże, to będziemy mogli korzystać ze statystyki testu, która pozwoli nam zweryfikować hipotezy badawcze, bo hipotezy statystyczne. I teraz obliczenia tej statystyki testu będziemy potrzebowali, raczej do, powiedzmy po obliczeniu tej statystyki, będziemy potrzebowali również wartość krytyczną z tablic rozkładu normalnego. Czy będzie to wartość wyznaczona w Excelu według jakiejś formuły, czy w programie innym obliczeniowym, czy w tablicach papierowych, to jest nasza i tylko wyłącznie sprawa, ale jednak na zaliczeniu trzeba umieć posługiwać się tablicami papierowymi i w tym przypadku najczęstszymi tablicami, z których możemy znaleźć wartość krytyczną z rozkładu normalnego,
to tablice dystrybuanty właśnie tego rozkładu. Żeby znaleźć wartość tablicy dystrybuanty rozkładu normalnego, musimy wiedzieć, dla jakiego poziomu mamy szukać. Jeżeli w treści zadania było powiedziane, że któraś ze średnich ma być większa od drugiej, bo tu średnia pierwszych studentek studiów zaocznych ma być wyższa od średniej wieku dla studentek ze studiów dziennych. To już jest przypuszczenie, że w hipotezie alternatywnej będzie powiedzmy znak większości, może być tak samo znak mniejszości, w zależności jak to jest sformułowane to twierdzenie, ale generalnie hipoteza alternatywna ma charakter jednostronny. I co w tym momencie robimy? No właśnie, bierzemy podwojony poziom istotności, żeby znaleźć wartość krytyczną z tablic rozkładu normalnego. I dlatego jeżeli nawet poziom istotności wynosi 5%, to my szukamy dla alfa równego 0,1. I dla takiego poziomu wartość krytyczna z rozkładu normalnego wynosi 1,64. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak to się liczy, to albo obejrzycie dodatkowy zewnętrzny filmik na moim kanale, albo poświęcicie chwilę i nie będziecie przesuwać tego filmu do przodu. Zobaczcie, musimy obliczyć wartość dystrybuanty według stałego wzoru 1 minus alfa przez 2, a alfa, które tutaj mamy w treści zadania, wynosi 5%. Ale przemnożone razy 2, bo dla takiego poziomu będziemy szukać, wynosi 0,1. Czyli 1 minus 0,1 przez 2 to jest stały wzór, który nam pozwala znaleźć wartość krytyczną w tablicach dystrybuanty rozkładu normalnego. Daje to 1 minus 0,5, czyli 0,9. I właśnie tą wartość 0,9 szukamy w tablicach dystrybuanty rozkładu normalnego. Tu akurat są tablice w języku angielskim, ale zobaczcie, tu są części setne, tu są części całkowite i dziesiętne. I w środku tablicy szukamy 0,95. I widzę, że tutaj wartości generalnie rosną w górę, im dalej od lewego górnego rogu. I szukając, znajdujemy wartość, która jest najbliższa temu, co my potrzebujemy. I teraz no akurat w tych tablicach można powiedzieć, że zarówno ta liczba, jak i ta liczba są najbliżej wartości, którą szukamy, czyli 0,95. Jednak gdyby tablice te były bardziej dokładne i miały na przykład już nie 4 miejsca po przecinku, a 5, to zobaczymy, że ten wynik będzie ciut bliższy wynikowi poszukiwanemu, czyli 0,95, i wówczas wartość krytyczna, którą ja zapisałam jako 1,64, pochodzi od wiersza, jak i kolumny, na przecięciu której znajduje się poszukiwana wartość 0,95. Czyli mówiąc prościej, czytam wiersz i czytam kolumnę i wychodzi 1,64. Jeżeli teraz wrócimy do naszego zadania, zobaczcie, jest 1,64. Mamy krytyczną, wiemy, jaką statystykę możemy użyć i teraz przystępujemy do właściwego testu statystycznego. Musimy określić wszystkie elementy dotyczące jednej próby i drugiej próby. A są to takie elementy jak wielkość próby, wyciągamy z treści zadania, określamy też, jaka była ta średnia i jakie było odchylenie standardowe dla pierwszej cechy, czy powiedzmy dla cechy w pierwszej próbie, oraz jaka była średnia w jak licznej próbie i z jakim odchyleniem standardowym. I te elementy są potrzebne, plus to stwierdzenie, jakie przypuszczenie my mamy zweryfikować. To jest wyraźnie powiedziane, że te przypuszczenie brzmi, że przeciętne studentki z pierwszego roku w przypadku studiów zaocznych, czyli pierwszej zbiorowości, są starsze od tych ze studiów dziennych, czyli z drugiej zbiorowości. W tej sytuacji wiemy, że hipoteza alternatywna nie będzie miała zapisu obustronnego. I jak to w praktyce wygląda? Wygląda to w ten sposób, że hipoteza zerowa mówi o tym, że jedna średnia jest taka sama jak druga. Czyli średnie wyniki między jedną a drugą próbą są takie same. W hipotezie alternatywnej jednak założymy, że średnia dla studentek zaocznych co do wieku jest wyższa niż średnia wieku co do studentek dziennych.
Czyli można powiedzieć, że faktycznie średnia pierwsza jest istotnie wyższa, ale generalnie średnie między sobą się różnią. Jeżeli ja już wiem, że trzeba zastosować rozkład normalny, a dokładniej ten wzór, to trzeba policzyć statystykę testu, wychodzi nam wynik. Jak mówię zawsze, ten wynik w rozkładzie normalnym już powyżej dwójki jest dość znaczący. Sugeruje nam to, że prawdopodobnie odrzucimy hipotezę zerową na rzecz alternatywnej i tutaj jest ten wynik dość wysoki, ale żeby mieć pewność, czy odrzucimy hipotezę zerową, czy też nie, musimy zapisać obszar krytyczny, czyli obszar odrzucenia hipotezy zerowej. Jeżeli mamy hipotezę prawostronną, bo lewy element jest większy od prawego i tylko może go przekraczać, to my widzimy, że krytyczna to jest od minus, obszar krytyczny jest od plus jest od plus krytycznej do plus nieskończoności. Jeżeli nasza statystyka testu zawiera się w tym obszarze, to możemy odrzucić hipotezę zerową na rzecz alternatywnej. W naszym przypadku zachodzi, że ten wynik należy do obszaru krytycznego, czyli inaczej mówiąc, istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej. W związku z tym możemy powiedzieć, że przy przyjętym poziomie istotności, który był na początku, istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej, która mówiła o tym, że te dwie średnie wieku są identyczne w populacji generalnej oczywiście. Możemy powiedzieć w tym momencie, że ta hipoteza jest niepoprawna, niesłuszna, więc możemy powiedzieć, że to jest na rzecz hipotezy alternatywnej, czyli istotnie studentki zaoczne są starsze od studentek dziennych.